Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Piechol i druga partia już zwycięska. Nie no, zastosowałem tą samą broń co on, po prostu moja talia dawała jeszcze jedną kartę po skończonej rundzie. Jak akurat te rundy potoczyłeś podobnie, jak widzicie w pierwszej rundzie poszło wszystko. No tylko za sprawą tej dodatkowej karty udało mi się wygrać również rundę drugą, a tylko tyle potrzebowałem do zwycięstwa i proszę bardzo. Ciekawa partyjka. Jak chcesz zagrać rewanż, daj znać. No dobra, aż taka ciekawa to ona nie była. Wyjechaliśmy kolej ze wszystkiego, co mieliśmy. Mi na końcu została tylko czysta polana, czyli anulowanie wszelkich zaklęć, czy tam kart specjalnych, które powodują, że strzeleckie jednostki i oblężnicze dostają tylko jeden punkt ataku. Dobra. Coś dostałem za tą wygraną? Nawet nie zwróciłem uwagi. Nie będziemy już z nim grać, ale... To jak? Zagramy partyjkę? Nie, dziękuję. Tylko chciałem zobaczyć, czy nie masz tu jakiejś nowej kwestii. Nie, to bywaj. Muszę iść, bywaj. No faktycznie muszę iść, odcinek już leci. Przydałoby się trochę akcji i wywijania mieczem. No intro wprowadza w taki bojowy nastrój, więc wypadałoby, żeby jej materiały w takim nastroju pozostawiały widza. Nie, dobra, ej, kupimy chyba te karty. Wiem, że pewnie korony mi się przydadzą do czegoś innego jeszcze. Ale zobaczmy, jakie ona ma. Z chęcią skompletuję swoją talię. No po tej wygranej, no ej. Taka epicka walka. Nie no, wcale epicka może i nie była, ale... Manekin do ćwiczeń. Nie, to jest jakaś specjalna. Full test. Za 50 koron. Jak za mało pieniędzy, przepraszam bardzo. Jak to... He? Ile ja mam? Przepraszam bardzo, 413 koron. To czemu nie mogę kupić tej karty? Za mało pieniędzy? To mogę. A kosztowała 20. I to już też znowu... Gdzie jest moje siano? A na górze! Bo! No, dobra, wszystko jasne. No to kupiłem jakąś tam kartę. Jestem ogólnie biedny. To zlecenie na gryfa? Poproszę. Może coś zarobię. Jakieś korony wpadną. Dobra, wyjście. Jak to zamknięte? Co znaczy zamknięte? Będziemy tutaj trzymać siłą, naprawdę? Wiedźmina? Kurde, Wiedźmina? Nie no, bardziej, żebyście się przestraszyli. Wiedźmina? Nie no, dobra. Ale nie będę pytał wszystkich o drogę. Nie no, jeszcze tam poza tym Wesemir siedzi. Czy Wesemir? No zaraz się przekonamy, jak do niego pójdę, tylko... Ten jeszcze. Ma własne imię. Nie jest po prostu podróżnym chłopem, czy uczonym. No, to jest chyba ważna postać. No może nie tak ważna. Tam kobiety. Ale kto wie? Jak wszyscy? Nie jak wszyscy. Ta pachnie agresem i bzem. Ubiera się w czerni biel. Ale to dalej kobieta. Dwa sznapsy. To poprawi ci nastrój. No chętnie się napiję, wiesz co? No. Napiję się. Czemu nie? Możemy przejść do rzeczy. Widziałeś ją? Yennefer z Vengerbergu? O, ktoś tu wie więcej niż wygląda. Nie, on nie wygląda takiego po prostu, który wie dużo. Wiedziałem, jak ma na imię. Ale dobrze ją opisałeś. A ja mam tak. Raz coś usłyszę, nigdy nie zapominam. A to przydatna umiejętność. Dobra, otrzymałem Nilfgaardzką cytrynówkę. Czyli on jest z Nilfgaardu pewnie. No to chcę zabić Yennefer. Ale dobra, z kim mam przyjemność? Czym się zajmujesz? Kim jesteś? Parszywy przybłęda. Gaunter Odim. Do usług. A, to jest twoja profesja, tak? Przybłęda to zawód? No właśnie. Kiedyś handlowałem lustrami, więc wesoła gawieć ochrzciła mnie też panem lustro i szklanym człowiekiem. A to lepsze ksywki. Dobra, skąd znasz Yennefer? Też pytanie. Z ballad mistrza Jaskra. Dla biednego handlarza to jedyna okazja, żeby otrzeć się o wielkość. No, chyba, że ma się tyle szczęścia, co ja. I trafia się na bardzo cierpliwego wiedźmina. Ej, no nie może ci nerwy puszczają tak od razu. Rzeźnika z Blaviken. Wolę białego wilka. No, choć rzeźnik z Blaviken też brzmi nieźle. No pewnie, że wie, przecież właśnie powiedział twoje imię. Dobra. I też znasz z ballad mistrza Jaskra? Twoje zdrowie!
No ty się, Geralt, nie napijesz, tak? A. Widziałeś Yennefer? Przepraszam, ale muszę o to spytać. Czy to chodzi o miłość? Bardzo możliwe, ale to nie twoja sprawa. Nie twoja sprawa. Racja. Przy błędzie nie musisz się tłumaczyć. Mów, co wiesz. Zanim się nie pojawiłeś, do głowy mi nie przyszło, że to Yennefer. Kto by pomyślał? Do rzeczy. Zwiadowca z Nilfgaardzkiego garnizonu ją widział. Gdzie? W ich obozie. Wpadła tam w środku nocy. Czerń i biel, agrest i... Tak, wiem. Zamieniła kilka słów z dowódcą garnizonu i pognała dalej. Gdzie? Nie jestem wszechwiedzący. Pytaj w garnizonie. No ale przynajmniej jest to jakiś trop. Dzięki. Jeszcze wódeczka, są cytrynówka. Musimy trzymać się razem. Za darmo. Może kiedyś ja znajdę się w kłopocie, a ty będziesz w pobliżu. W sumie na mnie możesz liczyć. Spłacam swoje długi, niczym Lannister. Dobra, trzeba chyba pogadać z Vesemirem. Właśnie teraz przekonamy się, czy Vesemir... No Vesemir, a nie Vesemir. No nie jest to może znacząca różnica, ale jednak. Ej, też macie wrażenie, że na cutscenkach wygląda troszeczkę lepiej. Tak, no, bardziej wiekowo. No, wygląda na starszego po prostu, a teraz taki wygładzony jakiś. Pogadajmy. Tak? W czymże? No właśnie, to jakieś blizny nagle doszły. No właśnie, już pół roku jesteśmy na szlaku. Ponad pół roku, odkąd załatwiliśmy Biesa z Worunę? Tak, Biesa. I nie tylko. Jak się nazywał tamten sukinsyn? Drugan? Niech mu ziemia lekką będzie. Dawniej wszystko wydawało się prostsze. Potwory były złe, ludzie dobrzy. A teraz pogmatwane to wszystko. Dawniej było dokładnie tak samo, tylko już zdążyłeś zapomnieć. Sam masz prawie setkę na karku, więc nie wypominaj mi wieku. A to ciekawa informacja. Nie wiedziałem, że Geralt aż tyle ma już na koncie. To się nie ma co dziwić, że się więcej niż jedna kobieta przewinęła w jego życiu. No 100 lat to wystarczająco dużo. Żeby mieć więcej niż jedną miłość na swoim karku. Nie, dobra. Na razie. Na razie. Zapytanie Nilfgaardczyków. No dobra, do garnizonu w takim wypadku. O 15 w karczmie cytrynówkę walisz, Geralt. No dobra, 15 jeszcze nie ma, no ale jest po 12. A dżentelmeni nie piją przed 12, więc jest okej. Dobra, na szczęście sprintować można wszędzie. A czy skakać nad stołami również? Można nawet po stołach, a można coś zrzucić. Okej. Okay. Fizyka istnieje. Uwaga, uwaga. Dobra. Delikatny parkour. Ej, stop, czy on sobie zrobił krzywdę? Tamtym upadkiem ze stołu. Nie, już myślałem. No ale jednak jęk bólu wydobywa się z jego ust. Nie, dobra, nic więcej nie chcę od was. Kierujemy się do wyjścia. Będzie starcie z Nilfgaardem. Już sobie wypiłeś? Aha, zasadzka. To wypierdalaj. Krótka piłka. Nie chcemy tu takich jak ty. A mój Boże, co się stanie zaraz? Opcje, przy której wyświetla się ikona, no taka właśnie, oznaczają możliwość rzucenia uroku. Osoba pod jego wpływem zrobi, co jej każesz. Niektóre osoby silniej opierają się urokowi, aby je zauroczyć, rozwija umiejętność sugestia. No niczym Jedi. No i w sumie taki Jedi w średniowieczu. No, to by opisywało Wiedźminów, serio. No tylko bez mieczy świetlnych. Wyższe poziomy umiejętności pozwalają wpłynąć na bardziej odpornych rozmówców. Dobra. Uspokój się. Nic wam nie zrobiłem, uspokój się. A, czyli jak sugestia zadziała... Dostaję punkty doświadczenia, więc trzeba będzie próbować za każdym razem używać uroku. Już z gosłami zaczyna skurwysyn! Na niego! A, dobra, jednak wiedzą, co jest grane. Żelazny. A, na pięści! No dobra, nie chcecie zginąć. Proszę, czemu nie? A, mogę powalczyć tak po prostu. No ale chłopów bić, Geralt, no jesteś ponadto. Ale dobra, od chłopów w dziób dostawać, to jest jeszcze gorzej. Znaczy, a potrzebujemy riposty. Wulgarny człek. Nie, ale dobra, takie jest życie, sorry.
że ja się staram swoich widzów chronić przed wulgaryzmami, to nie znaczy, że w trakcie normalnego egzystowania, normalnej egzystencji się nie usłyszy żadnego słowa na K czy na H. Albo samemu użyję nawet. Dobra, wpadły kolejne punkty doświadczenia. Pogadajmy z zauroczonym chłopem. Nie można. Okej. Okay. Płotki zostawmy. A teraz mi mówicie o zapisywaniu. No jakbym tutaj do tego momentu przeżył na jednym save'ie. Ale zapiszę. O, grzybki. Dzień dobry. Czego chcesz? Pomóc w naprawie płotu. Czy tam budowie. Bo w sumie kompletny to on nie jest. Co, mamy pluły? Czy taka szlała? Ładny kapelusz. Wychylisz ze mną kufelek? Od teraz Derwan. Derwany. Nie gościwuj. Ale jak to? Przecież wiem, jak ci dali na postrzyżyny. I co to w ogóle za imię Derwan? Nilfgaardzkie. Moja babka była z Nazairu. A to takie buty. To uszanowania mości, Derwanie. Niech was złote słońce prowadzi. Z dala od mojego obejścia. No, za szybko dał się zasymilować najeźdźcą. No, to jakby Polacy w 39 zaczynali od razu na dzień dobry po niemiecku mówić i się uczyć. Czy on nie ma spodni? Kolego, gdzie masz pantalony? Kurde, nie, dobra. No ale wreszcie, chyba zasmakowaliśmy prawdziwego Wiedźmina 3. Aha, no to Sandbox. Dzień dobry, witam. Co tym my tu mamy? Plastry mu jodu kupię, w każdej ilości za dobrą cenę. To Mira Zielarka. A mogę to przyjąć? Nie, serio. Plastry miodu. Lepiej stąd odejść. Dobra, dobra, już idę. Nie chcę się narzucać. A może wytrzepać pani? Dywanik. Ale kijkiem, no to trzepaczką bardziej. Mogę pani pokazać projekt, jak to należy skonstruować. Albo najlepiej trzaskać łopatą. Ej, patrzcie, chyba posłuchała. Że trzaskanie kijem w dywan jest nieopłacalne. Można się tylko zmęczyć. A tutaj chłop sobie śpi. Dobra, możemy wejść do kur? Nie, niewidzialna ściana. Szkoda. No ale do domostwa już możemy wejść. Bez żadnego loadingu, no Skyrim się chowa. No tak a propos muzyczki użytej wintrze raz jeszcze. Nie, to w sumie już może zamknę paszczę na temat intra. Bo może się okazać, że je po prostu zmienię kiedyś. Na przykład, że będzie miało tak negatywne przyjęcie, że coś będę musiał z tym zrobić. Ej, dobra, bo mi dzień ucieka. Już 16:05. To widzę głoszej. Rozumiem, że to wielkie coś przed nami, tak? Poszukiwany deserter. Zeszłej nocy z Nilfgaardzkiego obozu uciekł rekrut, który jeszcze nie tak dawno zgłosił się na ochotnika. Poszukiwany posługuje się imieniem Odrin. Twierdził, że jest rodowitym Kedwańczykiem, ale rządy króla Hanselta sprawiły, że postanowił zaciągnąć się do cesarskiej armii. Zabawił w niej nie więcej jak 2 dni, ale wypił i zjadł tyle, ile nie powstydziłby się regiment dragonów. Ktokolwiek wie, gdzie ukrywa się deserter, jest obowiązany złożyć meldunek w garnizonie. Ej, pewnie się schlał i gdzieś leży. Bierzemy to zadanie bankowo. Opis. Niewysoki, chudy, z resztką włosów, uciekł w łachmanach, przyciskając się przez odpływ latryny. O kurde, więc jeszcze capi gównem. Więc prawdopodobnie cuchnie jak podstarzały knur. No tutaj bardziej poetycko bym powiedział. Cechy charakterystyczne. Łatwo go rozpoznać po mowie, bowiem zawsze jest odurzony alkoholem. Za dostarczenie informacji o pobycie tzw. Odrina przysługuje nagroda pieniężna. Jednocześnie ostrzega się, że każdy, kto użyczy schronienia deserterowi, zostanie poddany procedurom sądu wojskowego. Czyli tak czy inaczej trzeba pomóc. Nie, ale... Ej, moment, Odrin? Nie mówcie, że to jest ten Odrin, który w dwójce był odprowadzany przez Geralta. I w pewnym momencie wydawało mu się, że widzi nietoperze w tym swoim alkoholowym amoku. Nie, no, szukamy bankowo. Ej, chłopy, kto ma punkt pożyczyć? Bo ja, że moim okamień w polu przydzwonił, obrózdę pewnie. I tak się wygiął, że choćby biesa do niego zaprzągł, to pola nie zaoram. Nie wiem po co, no szukamy pługu. Rozporządzenie numer 18/4G. Do skazu komendanta wojsk cesarskich, każdy zdolny do prac polowych, mieszkając Białego Sadu, jest zobowiązany stawić się w karczmie z własną łopatą, kilofem albo oskardem. Okoliczne pola usłane są trupami, a że wioska tego roku ciepła, komendant obawia się, że rozkładające się zwłoki mogą sprowadzić na wieś zarazę.
No to jest racjonalne bardzo. Trzeba posprzątać zwłoki. No jeżeli nie ma czasu na pochówek, to spalić. No trudno. Mieszkańcy Białego Sadu mogą się przekonać, że nowa władza dba o ich bezpieczeństwo, chroniąc ich nie tylko przed bandytami, ale też zapobiega chorobom poprzez wprowadzanie zasad, które w cywilizowanym świecie obowiązują już od dawna. Każdy, kto sprzeciwi się rozkazowi bez ważnej przyczyny, podlega karze chłosty i zakucia w dyby. Podpisano komendant Peter Sar Gwynleth. Albo Gwynlew. No właśnie, nie, no polska gra Gwynleth. Nie no, Gwynleth jest troszeczkę słabo, ale zobaczymy, jak to przeczytają później. Pewnie gościa spotkamy, jest tutaj komendantem. Ale dobra, bierzemy. Nie wiem po co. Garnizon cesarski ogłasza, że co tydzień najbiedniejsi ludzie mogą ubiegać się o darmowe racje żywnościowe. Warunkiem jest udokumentowane ubóstwo. Oszuści, podobnie jak inni złodzieje, będą karani z całą surowością. I nie wiem, i co ja mam tutaj wziąć? Mam sobie pójść po racje żywnościowe, bo jestem biedny. No w sumie jestem biedny, ale to by się tak składało akurat, że... No to się zgadza. Ale nie no, wiedźmi nie chodzą po datki, no bez przesady. Mój brat, Bastien, poszedł na wielką bitwę z czarnymi i nie wrócił. Jak wielu innych powiecie i pewnie miniecie się z prawdą, ale jeśli zginął, to chciałbym go chociaż ziemi oddać, jak dziadowie czynili. Należycie pochować w mogile koło rodziców, a nie zostawiać na pastwę trupojadów na pobojowisku. No pewnie, trzeba swoich chować. No już typu swoich mieszkańców wioski, okej. Ale rodzinę to już tym bardziej. Bierzemy. Dobrzy ludzie, wiem, że jest wojna i każdy ma własne zmartwienia, ale może znajdziecie ktoś, kto pomoże człowiekowi w potrzebie. Wszyscy pewno znacie studnie, co wśród ruin stoi i licho, które zazdrośnie jej strzeże. A jak nie znacie, wtedy się zapytajcie, to wam opowiem. Tak czy owak, ten, kto zdoła potwora od studni przegnać, dostanie mieszek pełen złota. Nie mi trężcie tylko, bo sprawa pilna. Odolan, gdzie mogę dorwać Odolana? W gęstych lasach i na zamglonych bagnach znajduje się wiele ciekawych miejsc. Za każdym razem, gdy zerkniesz na tablicę ogłoszeń na mapie, pojawią się znaczniki tych miejsc. Znaki zapytania. Udaj się tam, by odkryć tajemnice, które kryją. Okej, okay, czyli naprowadzają jak w Skyrimie. Licho przy studni. Dobra nazwa dla questa. Zaginiony w akcji też równie dobra. Widać, że Polak przy tym siedział, a nie tylko tłumacz. Ciężko to głupie. Dobra, okej. Okay. Gdzie możemy się udać? Rzućmy najpierw okiem na mapę. Licho przy studni. Mogę być za słaby na licho przy studni, ale... Martwego brata... z chęcią poszukam na polu bitwy. Dobra, nie przeczytałem w ogóle tego, co tam wyskakiwało z prawej strony, sorry. Chyba, kurczę, ogarnę, tak mi się wydaje. No, wystarczająco długo gram w gry. Już 26 lat prawie. Bo trzeba odliczyć ten czas, kiedy po prostu byłem skupiony na oddychaniu i robieniu kupy w majty. Dobra. Teraz tak, zadania. Bez Jagres, poboczne oczywiście. Zaginiony w akcji. Okej, okay, wróćmy do mapy. Czy jest to już oznaczone? No, chyba, że to nie to, ale... sprawdzić można. Bam, znacznik. Powiadasz Wiedźminie w tamtą stronę. Na pełnym speedzie, Geralt. Na pełnym. I parkour. Tak jest, przez pranie. Oj, kurde, znowu coś tam przewinę. O, kolejny zły krasnal. Przedmioty zostały wzmocnione. Tak po prostu. Przy specjalnych kamieniach szlifierskich możesz na jakiś czas wzmocnić swoją broń. Zapewni to dodatkową premię do obrażeń zadawanych przez broń. Dobra, ale tylko przez 15 minut. 50 lat pracy na nic. Nie dali mu emerytury! ZUS go zrobił w... no... Dobra, nieważne w co. W konia! O, w konia! Nie, pogadajmy. Zawsze się utożsamiałem z ucieśnionymi. A chłodno mi było w nocy, to podłożyłem sobie ogień pod kuźnię. I kiełbaskę upiłem. Sarkastyczny gnój. No jak myślisz, co tu się stało, baranie? Ktoś podpalił mi chałupę, warsztat! Wszystko straciłem, wszystko! Jak mogę pomóc? Przykro mi. Przykro mi. Podejrzewasz kogoś? Całą wieś. Mieszkam tu od półwiecza. Myślałem, że mają mnie za swojego. Ale wszystko się zmieniło, jak przyszli czarni. Jestem jedynym kowalem w okolicy, więc muszę obsługiwać ich garnizon.
klepać pogięte blachy, zakładać podkowy i takie. Czyli ksenofobia się szerzy teraz. Nilfgaardczycy nie płacą mi ani grosza. Dają tylko materiały i rozkazy. Ale do ludzi to nie dociera. Myślą, że bogacę się na ich nieszczęściu. Że śpię na kupie złota niby smog. Przestali się do mnie odzywać. Plują na mój widok. A teraz to... No jeżeli by była opcja, na przykład, nie wiem, pociesz, to bym go pocieszył, ale mogę poszukać tego podpalacza. Tego podpalacza, jeśli jesteś gotów zapłacić. Ale bez pieniędzy nawet, serio. Ale dam wszystko, bylebyś mi przyprowadził tego sukinsyna, żeby dostał na co zasłużył. Tej nocy, kiedy był pożar, słyszałem, jak coś się rusza za chatą. Szukałem tam potem jakichś śladów, ale nic nie znalazłem. No ale ja nie mam kocich oczu. Powodzenia. No wiedźmińskie zmysły się przydadzą teraz. Czyli dobra, bawimy się w śledztwo. Szukamy podpalacza. Tak, śledźmy zadanie. Dobra, tam strefa, w której mamy szukać śladów. Chłopcze, wybacz. Ej, oby nie zginął. I nie podpalił pola, ej! Jak się palisz, to wyjdź z tego pola. Dobra, weźmy składniki, jak już przeproszyliśmy gościa, ale kurde, to mógł być on na przykład. Nie wierzę. Miały być zmysły wiedźmińskie. No właśnie, to miało być. Kurde, chłopcze, wracaj. Ej, moment, czy on poszedł się ochłodzić do kałuży? Ani to. No właśnie. Tak? Moment, czy on nawet nie porozumiewa się w... A nie, tylko co drugie słowo. W swoim własnym, ojczystym języku. Ajajajajaj, no najeźdźcy. Okupanci. No Polak się tutaj czuje jak w domu. Wolnością się nie cieszymy aż tak długo, wszak. Dobra, ale tak, wiedźmińskie zmysły faktycznie mogą się tutaj przydać. Na przykład. Od piłki skrzesiwa. Podpalacz zapalił to pewnie pochodnie, wrzucił ją na dach, a potem poszedł w stronę sadu. Dobra. Po nitce do kłębka. Sadu butów. Męskie. Duży rozmiar. Okej, czyli pewnie człowiek, a nie jakiś inny krasnolud. Zresztą czemu swój swojego miałby narażać na szwank? Ej, dobra, bo coś teraz zniknęły mi ślady z oczu. Nie, są cały czas, dobra. Wiadasz, Geralt, że gdzieś tutaj. Dobra. Smród ludzkich szczyn. Aha, czyli jakiś pijak. Po prostu, uchlał się i zrobił coś głupiego, no. Będzie musiał odpracować. Jeżeli faktycznie był pijany, no to... dostanie dyspensę. I nie zginie. Ale inaczej, no. Jego głowa by się oddzieliła od ciała pewnie. Ej, kura? No nie mówcie, że to zrobiła kura! No nie wierzę, ty podpalaczem? No nie podejrzewałem cię. Płoń. Nie wiem, za zabójstwo kury nic mi nie zrobią, prawda? Ani za podkradanie okolicznych roślinek. Mam nadzieję. Ja no nie wiem, że ktoś z garnizonu. No nie, to nie jest garnizon. Chłopie, idziesz na podejrzanym szlaku. Niech bogowie mają cię w swojej opiece. Ale to cię uratowało od podejrzeń. Przynajmniej tymczasowo, ale miej się na baczności. Nie no, krowy są poza podejrzeniami. Ty dają mleko. A mleko jest dobre. Dobra, bliżej łodzi. O, ci o chciał zgubić trop. Zdjął buty i wszedł do wody. Pewnie chciał zatrzeć ślady. No i chyba mu się udało, prawda? Chyba, że... O, tam coś znajdę. No nie mówcie, że żołnierze, no kurde. To będzie ciężka przeprawa. A mogę to zbadać? A, mogę ich okraść. Aha, i wszędzie w każdej z tych beczek... Nie. Nie atakujcie mnie. Uwaga, save. A oczywiście na nowym miejscu. A, zapomniałem, że to już się stało. Czyli co, jednak nie spodobało mi się, że... ich ukradłem. Albo po prostu zbliżyłem się za bardzo. Dobra, pogadajmy. Nordlingu. Aha. Nie, chyba nie znam języka północy. Nordlingu.
czy właśnie południa. Kurde, skąd oni przyjechali? Z północy czy z południa? To wy! A dobra, zresztą. Wszyscy jesteśmy ludźmi, no. Ale dobra, chciał zacząć ślady i chyba autentycznie mu się udało. No nie mówcie, że tak po prostu... Zgubiłem zupełnie trop. Oj, chyba, że tutaj coś pominąłem. Wędka, sieć rybacka i oreny. Właśnie, oreny, już tak, pamiętam, nie żadne korony. Chyba, że to jest nowa waluta, jaką Nilfgaard wprowadził tutaj, na tych terenach. A może tak być, faktycznie. Ej, a może to ty? Nie no, męskie buty przecież były. Nie no, trop się urwał tutaj. Wszedł do wody, może pod mostem coś znajdę? Nie, a może gdzieś tutaj? Teraz nie mogę tego zrobić, mowa to ja o uniku. Cholera, no same składniki znajduję. Nie no, autentycznie, no zgubił trop w wodzie, co ja teraz mam zrobić? No ktoś był po prostu mądry, a twoje wiedźmińskie zmysły, Geralt, są zbyt słabe. Ale, moment, moment. Tutaj coś mamy. Z tego wszystkiego zgubił buty. Ja nie wierzę, co za kulfon. No dobra, nie mógł wiedzieć, że będzie go ścigał wiedźmin. Skoczyło na niego z szuwarów, utopce, ale zdołał uciec. Aha, tak się sprawy mają. No tutaj zwroty wydarzeń, zwroty akcji są tak częste w tym subquestie, czy tam sidequestie. No w zadaniu pobocznym, cholera, to już możemy mówić w pełni po polsku. Choć czasami źle to brzmi. Ale może nie źle, ale inaczej. Inaczej. Niestety przyzwyczajenia już wzięły górę. Zbyt długo gry były tylko w języku angielskim. No, może to byłeś ty. Ale dobra, zgubione buty. Czy tam pozostawione buty sugerują, że teraz ślady bosych stóp. No właśnie. Prowadzą z powrotem do wsi. Krwawił, ale niezbyt obficie. Rana powierzchowna. Aha. Wiele się można dowiedzieć. Sorry, ale słyszałem to. Kupiec. Znowu się widzimy. Dziękuję za ratunek. A, Bran, cześć. Ludzie różnie gadają o wiedźminach, ale ja zawsze wiedziałem, że to porządny cech. Widzę, że udało ci się ocalić towary. Jak to przetargałeś? Teraz na naprawę wozu. Czas mija, straty rosną. Potrzebujecie czegoś? Oddam za pół darmo. Okej, a co tam masz? Rzucę okiem. Liczę na jakiś, no, rabat. Z racji uratowania życia. No w sumie wiedźmiński miecz stanowy mógłbym sprzedać. Ile? 6 orenów tylko dostanę za niego? Za buty 7. Dobra, sprzedajmy buty. Wiedźmiński miecz jeszcze zostawię sobie na chwilę. Nie, ale spójrzmy, co on ma. Proste narzędzia kowalskie. Królicza skóra. No nie no, rupieci nie bierzemy. Bo rupiecie można znaleźć, tylko trzeba pobiegać po lokacjach po prostu. Ale proste narzędzie kowalskie mógłbym wziąć. Ale no, skończą mi się oreny, więc nie. Będę żył bez tego. Jestem typem ciułacza. Uważaj na siebie. Ej, dobra, ale okej. Okay. Szukamy dalej. Nie patrz tak na mnie. Babka mi opowiadała, że kiedyś stał kowalowi synek zaginął. Chłopy zaraz wzięli na... Tyle głosów, których chciałoby się posłuchać. Aż ciężko się zdecydować. Ale dobra, za śladami w te pędy. Gęś nie ma ucieczki, serii. Tutaj. Ślad się urywa, ale mogę go poznać po ranie. Ej, pani, tutaj ktoś ostatnio może miał jakąś ranę ciętą, szarpaną może nawet? Dobra, szukajmy. Dobra, ukradłem babie złamane grabie. Tak nisko upadłem. Jeszcze ją przepycham. Nie no, sorry. Wolałbym, aby to było... O. Ślady pazurów utopca. Aha. Jak? Nie pełka? Dobra, może zaraz. A poczekajcie, bo tutaj mogą być różne ścieżki możliwe. Można go pewnie zostawić przy życiu, albo może, nie wiem, zabić. Więc zapiszmy sobie. No i przyopal na gorącym uczynku. No prawie. Skudna rana. Wpadłeś na utopca? A chuj cię to obchodzi? O, jeszcze niemiły. Tylko podpalacz, ale i mistrz ciętej riposty. Kowal chce się z tobą rozmówić. Ja z nieludźmi nie gadam, bo to kurwie syny są, a krasnoludy z nich najgorsze.
Chciwe niby sroki dla złota wszystko zrobią. Wykują miecze, którymi czarni nam gardła poderżną. Dobrze mówię? No jeżeli dostał taki rozkaz, co miał zrobić? Jest kowalem. Nie wydasz mnie, to ci zapłacę. Mateczka mnie odumarła niedawno, sprzedałem jej narzędzia. Trochę już wydałem, ale co zostało, będzie twoje. No resztę przepijesz, no ale... No, ja nie jestem przekupny z natury. Ja w odróżnieniu od sroki krasnoludów chciwy nie jestem, więc mnie nie przekupisz. No dokładnie, Geralt. Ci mordę. Spokój, chodź ze mną. No, to właśnie za mną. Zawsze spokój. Lepiej, bez obijania mordy. Chodź za mną. A pijacki umysł. Umysłem pijanym, więc pewnie też łatwiej da się poddawać sugestii. Dobra, rozumiem, że już idziesz, tak? Przeprosić. Iść, przeprosić. No dokładnie, no. Ej, tego od ciebie wymagam. Tak to miało dokładnie wyglądać. Szukasz kłopotów? Kurde, nie, szukam wyjścia. Chodź, 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 koleś, chodź, chodź, chodź. I oby ci się nic nie stało po drodze. No to jest tutaj wedle minimapy. Nie, nie chcę konia. Jeszcze nie, chyba że będę musiał uciekać zaraz. A, czyli niby przeprowadzony, dobra? Choć go nie widziałem za mną tam, nigdzie. Pobudka. Co? O. Co jest? No nie wiem, czy teraz przeprosi w tym stanie, jak jest już, proszę, no, trzeźwy. Oto wioskowy piroman we własnej osobie. Nie pełka? Ty? Nigdy od twojej matki grosza nie wziąłem. I tak się odwdzięczasz? Dość tego. Hola, żołnierze, pozwólcie! Nie, błagam, wypiłem! Nie wiedziałem, co robię! No, okaż wybaczenie. Mówiłem wam, mistrzu Willi, pomożemy w odbudowie, jak dostaniemy posiłki. Materiały już zamówione. Nie o to chodzi. To podpalacz. Wiedźmin go złapał. Ta kuźnia była kluczowa dla garnizonu. Jej zniszczenie to sabotaż. Więc o kurde, powieszą go? Na drzewo z nim. No tego się nie spodziewałem. A krasnolud co na to? No, teraz cię dopiero we wsi polubią. Teraz to cię dopiero we wsi polubią. Teraz to ja już mam ich wszystkich w dupie. Wiesz, no, też prawda. Też nienawidziłem czarnych jak wszyscy. Teraz myślę, że może wreszcie zaprowadzą tu porządek. Że nauczą tych nierobów Moresu. O, ale mniejsza z tym. Twoja nagroda. A tak poza tym, parę rzeczy udało mi się z pożaru wynieść. No i kowadło jest wciąż całe, więc coś tam mogę na nim wyklepać. Jak czegoś potrzebujesz, to powiedz, dam zniżkę. No dobra, ale gościu, kurde, zaraz zadynda, no bez przesady. Ale przyzwyczajajcie się, w Wiedźminie nie jest tak, że zawsze jest dobre zakończenie. No nie, to jest szarość po prostu, nie ma czerni, biel, jest szarość wszędzie. Z jednej strony dobrze, ale coś tam źle, ale z jednej jest, no kurde, w sumie źle, ale to ta, tutaj akurat to dobrze, no. Nie ma po prostu jasnych wyborów. Totalnie dobrych albo totalnie złych. No dobra, może niektóre. Zabij albo oszczędź. Nie, dobra, ale gdzie jest to drzewo? Jeszcze może gościa zdąży uratować, ale w sumie. Niech dynda. Spalił komuś dom. Pijaczyna. No ale w sumie człowiek. No jako Wiedźmin coś by trzeba było z tym zrobić, ale nie w tym odcinku, kochani. Wielkie dzięki za oglądanie, w tym miejscu skończę. A w następnym już co, polecimy do Vesemira chyba. Nie, w życiu. Kolejne side questy przed nami. Ale to w następnych materiałach. Wielkie dzięki za oglądanie tego. Jeżeli wam się podobało, proszę zostawcie łapkę w górę. Mam nadzieję, że seria dobrze się przyjmie, bo zapowiada się na bardzo długą i wnikliwą. Trzymajcie się, pozdro, cześć, hej!